Witam Państwa, dzień dobry. Mamy trochę kłopotów technicznych, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzisiaj będzie temat dotyczący dziełurecznictwa w chorobach oczu. Kiedyś, jak zaczynałem swoją karierę fitoterapii dawno, dawno temu z ojcem Grzegorzem, to w zasadzie wydawało nam się, że choroby oczu mogą być leczone jedynie, jeżeli chodzi o ich aspekt zewnętrzny, czyli po prostu o takie stany zapalne, alergiczne, spojówek. To po prostu tak myślano wtedy. Ale z czasem wiedza postępowała i ta wiedza pokazała nam, że na szczęście zioła i generalnie żywność może być używana do leczenia chorób oczu i to właśnie chciałem Państwu dzisiaj przedstawić na tymże webinarze. Proszę Państwa, możemy podzielić choroby oczu na cztery grupy. No, można różnie dzielić, ale tutaj taki podział często stosowany. Choroby infekcyjne, czyli te, które dzieją się w obrębie zewnętrznej części naszych oczu, czyli spojówek z jęczmi, zapalenie spojówek, zapalenie brzegu powiek, zapalenie rogówki. Drugi taki problem zdrowotny, który też jest jakby bardziej zewnętrzny, to jest zaburzenie w wydzielaniu łez. I tutaj zespół suchego oka, zespół Sjogrena, choroba autoimmunologiczna, nadmierne uzawienie. Możemy mieć też choroby, które wiązane są ze skupieniem wiązki światła, czyli jakby z funkcją ostrości widzenia. I tu mamy krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm i starczowzroczność, to zaburzenia akomodacji. I są też choroby, które dzieją się w siatkówce oka i jeszcze dalej, czyli w układzie nerwowym. I to są choroby wynikające z uszkodzenia tejże siatkówki nerwu wzrokowego, zaćma, retinopatia, cukrzyca, retinopatia cukrzycowa, nadciśnieniowa, miażdżycowa, zwrotnienie klamki żółtej, czyli AMD, jaskra, choroby neurodegeneracyjne, na przykład SM, zwrotnienie rozsiane. Proszę Państwa, będziemy szli jakby w tej mojej opowieści, będę chciał iść jakby od bardziej zewnętrznych do bardziej wewnętrznych struktur oka. I na początku taka mieszanka ziołowa, która jest zaczerpnięta z książki Ziołolecznictwo ojca Grzegorza Sroki. Ta książka jest oczywiście do kupienia, nie ma problemu, można sobie ją nabyć na stronach internetowych najczęściej, ale też w sklepach zielarskich. I ta mieszanka ziołowa składa się z ziela świetlika, kwiatu rumianku, liścia babki lancetowatych, kwiatu buławatka i kwiatu nagietka. To jest typowo przeciwzapalna, przeciwdrobnoustrojowa, przeciwbakteryjna mieszanka. Robi się ją w ten sposób, że wykonuje się ją w dużym stężeniu najczęściej i się płucze oko. W jaki sposób? Są takie w aptece do kupienia kieliszki oczne, czyli przykładamy taki kieliszek do oka, płuczamy, mrugamy i używamy następnej mieszanki. Także tego typu sposób podawania aplikacji mieszanki ziołowej jest w stanach zapalnych zalecany. Można też zrobić jeszcze inny sposób. Te zioła, powiedzmy, namoczyć np. waciki, czy też płatki ligniny i przykładać sobie i zmieniać, I to w przypadku tych schorzeń zewnętrznych, czyli zapalenie brzegów powiek, zapalenie spojówek, jęczmienia, może się dobrze tutaj sprawdzić. W przypadku jęczmienia też chciałem tu Państwu powiedzieć o takiej metodzie, którą okuliści bardzo lubią, mianowicie suche ciepło. Suche ciepło, czyli jajko zagotowane, ugotowane w wodzie i potem przykładanie tym jajkiem do tego jęczmienia. Przyspiesza jego proces gojenia. Także to też jest taka metoda naturalna, ale bardzo często przez okulistów rekomendowana, bo jest skuteczna w jęczmieniu. Zioła, ale jajko też. Następna kwestia. W przypadku zapalenia brzegów powiek, zapalenia spojówek, możemy mieć do czynienia z alergią. Alergia sienna na przykład, czy katar sienny, czy też uczulenie na pyłki, inne substancje roztocza, czy też grzyby.
też się może odbywać łzawieniem nadmiernym. No i tutaj oczywiście podstawowym surowcem zielarskim jest olej z naszej czarnuszki siewnej. Ja już Państwu o nim kiedyś wspominałem i pewnie jeszcze będę wspominał w różnych aspektach, bo to jest surowiec zielarski o bardzo szerokim spektrum działania. My wykorzystujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki taki preparat, który ma standaryzowaną zawartość olejków eterycznych. No, warto, żeby ta czarnuszka miała dobry efekt. Ona powinna być podawana w kapsułkach. Najczęściej podaje się dawkę od 2 do 3 gramów oleju, czyli w tych kapsułkach to są zazwyczaj od 4 do 6 kapsułek, ale można też dawkę mniejszą, jeżeli objawy nie są zbyt nasilone. Kolejna sprawa to zespół suchego oka, czyli sytuacja, kiedy nie mamy odpowiedniej ilości łez w naszym. To przyczyny są różne, część z nich nie jest znana, ale cóż się okazuje? Okazuje się, że są badania naukowe potwierdzające skuteczność w tymże schorzeniu ekstraktu z borówki czarnej, w ogóle owoców borówki czarnej. Zresztą, proszę Państwa, borówka czarna to królowa, to królewski owoc, jeżeli chodzi o oko. Ono zarządza naszym okiem. To jest najlepszy surowiec zielarski, czy zielarski, nawet bym powiedział, spożywczy, można wręcz powiedzieć, który jest dedykowany narządowi wzroku. To naprawdę będzie się on przewijał w moim wystąpieniu wielokrotnie. I tutaj okazuje się, że nawet w zespole suchego oka jest korzystne działanie. W jednym z badań pokazano, iż stosowanie 2 razy dziennie po 80 mg ekstraktu dość wysokiej jakości, bo o zawartości 36% antocyjanów, powoduje, że objętość wydzielanych łez jest większa i możemy ją stosować w tymże prawda, schorzeniu. Kolejna sprawa, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, tutaj właśnie to, co Państwu mówiłem, że mamy chochliki różne, nam się porobiły techniczne problemy. Sam trochę tutaj, że tak powiem, jestem winien temu, ale już nie zdążyłem tego usunąć przed rozpoczęciem transmisji. Proszę Państwa, korzeń piwonii białej to też taka substancja, taki surowiec zielarski, który używany jest w chorobach autoimmunologicznych, czyli na przykład choroby stawów, choroba Hashimoto. Najlepiej w skojarzeniu już z różnymi innymi substancjami. My tu mamy taką recepturę, korzeń piwonii białej, żelazo, cynk, mangan, miedź, selen, ale też mają znaczenie w chorobach autoimmunologicznych. Te składniki mineralne. I proszę Państwa, o cóż chodzi? Chodzi o to, że zespół Sjogrena to choroba, w której generalnie śluzówki są zbyt suche. I ta choroba autoimmunologiczna była przebadana w kierunku właśnie skuteczności leczenia piwonią. W 47 pacjentach zaobserwowano podobną skuteczność działania jak w przypadku stosowania hydroksychlorochiny, która jest takim środkiem standardowo używanym w chorobach o podłożu autoimmunologicznych, reumatoidalnym, o podłożu autoimmunologicznym, reumatoidalnych i innych schorzeniach, których ona. No to oczywiście środek pasożytniczy przeciw Plasmodium vivax, czyli malarii, ale jest stosowany również w bardzo różnych innych schorzeniach. Pamiętacie Państwo tą historię, że była stosowana ona w COVID-zie i Francuzi, zwłaszcza badacze, bardzo chwalili skuteczność jej działań. Proszę Państwa, idźmy dalej, idźmy głębiej może. Wchodzimy już jakby w aspekt z aspektu zewnętrznego, w aspekt bardziej wewnętrzny, mianowicie zaćma. Cóż to jest? Czym jest zaćma? Zaćma to jest zmętnienie soczewki spowodowane wytrąceniem się nierozpuszczalnych bliz związków białkowych i okazuje się, że na tworzenie się zaćmy ma wpływ stres oksydacyjny. Czyli im więcej wolnych rodników znajduje się w obrębie soczewki, tym ona szybciej mętnieje. I tutaj mamy właśnie badanie pokazujące, że podwyższone stężenie produktów utlenienia lipidów w soczewce i w ciałku szpistym jest właśnie przyczyną powstawania zaćmy. I tutaj, proszę Państwa, apel do Państwa, chronimy się przed
działaniem promieni słonecznych, bo promienie słoneczne również mogą przyspieszać tworzenie się zaćmy. Zatem okulary z filtrem, gdy będziemy się wybierać na jakieś egzotyczne wakacje, gdzie słońce będzie intensywnie świeciło w nasze oczy, to osłońmy te nasze oczy, chrońmy je przed stresem oksydacyjnym, a wtedy zaćma nas nie dopadnie tak łatwo. Czy jakieś badania były prowadzone? Czy na podstawie tych dowodów informujących, dlaczego zaćma powstaje, coś zrobiono? Oczywiście, że zrobiono. Proszę Państwa, przeprowadzono badanie i to bardzo duża grupa była badana. Często to w Stanach Zjednoczonych robią takie badania, nazywają się one NERS study, od tym, że jest to badanie na pielęgniarkach. To jest grupa zawodowa bardzo, tak powiem, scementowana, łatwo do niej dotrzeć, można wiele z rzeczy zbadać na tej grupie i między innymi przeprowadzono takie badanie obserwacyjne, jak wpływa spożycie luteiny i zaaksantyny na ryzyko zaćmy. I cóż się okazało? Po wypełnieniu kwestionariuszy doszli do wniosku badacze, że jeżeli te panie i panowie, bo to pielęgniarkami, są też pielęgniarze, jeżeli oni w swojej diecie mieli większą ilość luteiny z zaaksantyny w stosunku do drugiej grupy, która nie miała tego, to oni mieli mniejsze ryzyko 22% potrzeby operacyjnego leczenia zaćmy. Czyli zastosowano substancje o działaniu antyoksydacyjnym, choć nie tylko, one mają też jeszcze inne własności, będziemy o tym mówić, aby ten proces właśnie tworzenia się zaćmy zahamować. Okazuje się, że na przykład inne antyoksydanty, tak jak karoten, likopen, witamina A, retinol, nie miały tego wpływu. Szczególnie dieta bogata w luteinę, zaaksantynę miała tutaj pozytywny efekt. Kolejna sprawa. Przebadano luteinę versus alfa-tokoferol, czyli witamina E, syntetyczna witamina E, która jest dostępna powszechnie, nie wykazywała tego pozytywnego działania. Ja bym na przykład przebadał nie syntetyczną witaminę E, czyli alfa-tokoferol, tylko bym przebadał pełną witaminę E, bo pełna witamina E, my taką witaminę E używamy w Centrum Ziołowarstwa Ojca Grzegorza, to jest 4 związki tokoferolowe i 4 związki tokotrienolowe, czyli połączenie tokoferoli i tokotrienoli dopiero tworzy właściwą witaminę E. Gdzie ją możemy dostać? No oczywiście może być ona stosowana jako suplement diety, bo są takie preparaty, my takie używamy w Centrum Ziołolecznictwa, ale też zachęcam Państwa do spożywania na przykład słonecznika, nasion słonecznika, spożywam jajka, tutaj mają własności bardzo, bardzo korzystne. Tam są ta naturalna witamina E, która ma pełny zakres tych związków czynnych, które być powinna. Zatem kolejna sprawa, pozytywne działanie luteiny. Następna sprawa, antyoksydanty, rozwój zaćmy. I tutaj dowiedziono, że wyższe spożycie, tu w kolei w tym badaniu dowiedziono, że takie witaminy jak A, C, E oraz beta-karoten chroniły przed rozwojem zaćmy. Więc w tym badaniu nieco inne wnioski wyciągnięto. Badanie też bardzo duże, australijskie, na ponad 3000 starszych osób dowiodło, że takie, ten rozwój zaćmy jest zależny od tego, co spożywamy. I też dowiedziano tego, że osoby, które na przykład palą więcej, też mają częściej tę zaćmę, a te z kolei, które mają dietę bogatą w kwasy omega-3, na przykład konsumenci ryb, mają ją rzadziej. Idźmy, proszę Państwa, dalej. Owoc borówki czarnej. Owoc borówki czarnej, no to jak już powiedziałem, król, czy królowa ta borówka, jak ją nazwać, królowa układu optycznego, układu narządu wzroku. Już tu pokazana była wcześniej, ale teraz pokażę Państwu jej wpływ na coś, co możemy nazwać syndromem komputerowym.
Na czym on polega, syndrom komputerowy? To polega na tym, że nasze oczy męczą się bardziej, patrząc na migoczący obraz ekranu komputera, bo to nie jest obraz, który jest obrazem ciągłym. On migocze, tylko migocze w tak szybkim tempie, że my tego nie widzimy. Ale nasze oko tą percepcję ma. I nie dostrzegamy tego, jednak to faktycznie się dzieje. I to powoduje, że nasze oczy stają się zmęczone. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie pogarsza się akomodacja. Co to jest akomodacja? Akomodacja, proszę Państwa, to jest coś, co możemy nazwać, i tu wszyscy zrozumiecie, zoomem. Nasze oko ma zoom, czyli raz się ta soczewka robi grubsza i skupia bardziej promienie, raz się robi bardziej cienka i nie skupia promieni tak bardzo. I to, czy patrzymy daleko, w dal, czy w bliż, ma znaczenie. Jednakże, używając długo komputera, my mamy kłopot z taką właśnie akomodacją, czyli dostosowaniem grubości soczewki. Nasz zoom działa kiepsko. A już tak w ogóle kiepsko działa u osób, którzy już mają nawet 40 lat, już się zaczyna czuć te problemy z zoomem. Ta nazwa może nie jest zbyt ładna, ale pochodzi jeszcze z przeszłości. Nazywa się starczowzrocznością, dlatego że w przeszłości osoby, które miały zaburzenia akomodacji, to były osoby starsze, 60-70-letnie, no ale teraz mamy komputery i widzimy i ten proces zaburzeń akomodacji, czyli pogorszania się zoomu, jest szybszy. I cóż się okazuje, proszę Państwa? Okazuje się znowu, że stosowanie antocyjanu z borówki czarnej poprawia nasz zoom. Powoduje, że nasza akomodacja jest lepsza. I tutaj przeprowadzono takie badania i w 6-tygodniowe zahamowało spadek funkcji akomodacyjnych. 43 mg antocyjanów to jest około 150 mg borówki, ekstraktu z borówki czarnej. On zwykle ma 25% antocyjanów. Kolejne badanie pokazujące, jak działa na ten syndrom komputerowy borówka czarna. I tutaj podawanie trochę większej dawki, osoby troszkę młodsze. I tu też widzieliśmy, że mamy łagodzi nadmierne napięcie mięśnia rzęskowego. To ten mięsień, który odpowiada za to, czy nasza soczewka jest taka gruba, czy taka cienka. Kolejne badanie. Tutaj macie z boku Państwo źródło, więc piszecie, jak chcecie więcej informacji, to wpiszcie do wyszukiwarki to źródło i to wyjdzie Wam wtedy szczegóły tego badania. Kolejna sprawa. Borówka czarna działa korzystnie na zmęczenie oczu. I tutaj ono się przejawia na przykład uczuciem migotania, zaburzeń akomodacji, ostrości widzenia, częstością, także zaburzenia rogówki, spojówki, zaburzenia wydzielania filmu łzowego. To wszystko po prostu jest syndrom komputerowy zmęczonych oczu. I tutaj dowód na to, że borówka działa pozytywnie. Ja pamiętam taką, przypomniała się taka historia, którą opowiadała moja koleżanka, pani profesor Iwona Wawer. Miałem przyjemność napisania książki z panią profesor Iwoną Wawer, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Będzie pokazana na końcu ta książka. I ona powiedziała, że jej kolega, kanadyjski profesor, był jak zwolennik naturalnych metod leczenia. No był przez swoich kolegów, którzy nie byli tymi zwolennikami, czasami wyśmiewany przez to, że on tam zajada takie czy inne rzeczy. Tam wiecie Państwo, Ameryka, no to przetworzona żywność, takie tam jedzenie śmieciowe, a on, prawda, codziennie borówki zajadał, filiżankę borówek sobie zajadał i oni się z niego wyśmiali. Ale słuchaj, co ty opowiadasz, na jakiej podstawie tak sądzisz, przecież nie ma dowodów naukowych. A on powiedział, dobra, to wy sobie jedźcie co chcecie, a ja będę i tak zajadał borówkę czarną, filiżankę borówki codziennie. Proszę Państwa, profesor ten został potem nominowany do Nagrody Nobla, ostatecznie nie dostał, niemniej jednak nominantem został. Dlaczego i jaki wpływ na tą nominację do Nagrody Nobla miała borówka, to zaraz Państwu jeszcze o tym będę opowiadał. O, właśnie ten slajd jest tym slajdem, który dobrze byłoby tu przytoczyć, bo proszę Państwa, cóż się okazuje? Okazuje się, że borówka czarna nie działa jedynie na nasze oko, na siatkówkę tego oka, na soczewkę. Nie.
ona działa głębiej. Badania prowadzone na osobach powyżej 65 roku życia dowiodły, że codzienne picie szklanki soku z borówki czarnej pozwoliło na znaczną poprawę zdolności kognitywnych, czyli lepiej im się myślało, mówiąc językiem polskim. Drugie badanie, podawanie dwóch szklanek soku z czarnej jagody, czyli borówki czarnej, po 3 miesiącach robiono testy pamięciowe, szybkości uczenia, rozwiązywania testów i okazało się, że oni to robili lepiej. Stymulacja pracy mózgu, czyli nie tylko działa na oko, ale także na analizator, bo my obraz pobieramy siatkówką, transportujemy nerwem wzrokowym do kory potylicznej mózgu i tam jest analizowany. Czyli działa nie tylko na percepcję, ale także na komputer, który to analizuje. Cóż się okazało? Nie tylko na korę potyliczną. Na cały mózg działa borówka dobrze. Być może dlatego ten profesor został nominantem do Nagrody Nobla, a ci jego koledzy nie. I proszę Państwa, to jest naprawdę to jest dowód na to. Ja mam w szufladzie swojej tam preparat z borówką. Zresztą będę ten receptor tego Państwu zaraz pokazywał. Ja to zajadam tak samo. Jak nie mam możliwości zjedzenia borówki, no bo wiadomo, że nie mamy zawsze. Możemy mrozić oczywiście, do czego Państwa zachęcam, ale możemy ją zastąpić, jeżeli nie mamy tego okresu borówkowego, właśnie podawaniem pod postacią kapsułek. Zatem nie tylko działa ona na oko, a działa także na mózg. I tu jest też ciekawa jeszcze jedna rzecz, o której Państwu muszę powiedzieć. To nie dotyczy już oczu, ale uszu. Jest grupa pacjentów. To są starsze osoby, które źle słyszą i mimo stosowania aparatów słuchowych one nie mają dobrej percepcji dźwięków. One dalej źle słyszą i mówią, te aparaty nie działają, są źle dobrane. Te zmiany następują i dochodzą do niczego. Czasami my mamy zaburzenia słyszenia i widzenia z powodów uszkodzenia układu mózgu, nie wzroku czy słuchu, tylko z powodu uszkodzenia mózgu, po prostu źle funkcjonującego mózgu. I wtedy borówka czarna można w tym pomóc. Zatem jak Wasza mama, tata bądź babcia powie, nie, źle słyszę i ten aparat nie działa, to karmcie tą swoją mamę, tatę czy babcię borówkami, a będzie zadowolona. I Wy też. Proszę Państwa, i tu receptura, którą my stosujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa, gdzie łączymy ekstrakt z borówki czarnej, z ekstraktem z aksamitki, dodajemy tam również beta-karoten, witaminy antyoksydacyjne, witaminę C, witaminę z grupy B, witaminę E, ale także mikroelementy, które też mają znaczenie co do chorób oczu. To jest receptura, którą my zawsze stosujemy w chorobach oczu. Dodajemy do tego jeszcze inne czasami, ale to jest taka podstawowa, czyli borówka, aksamitka. Dlaczego aksamitka? No bo tam jest naturalna luteina z aksantyna. To jest właśnie tajemnica efektu tego produktu. Idziemy dalej, proszę Państwa. Jaskra. Na czym polega jaskra? Jaskra polega na tym, że mamy zaburzenie cyrkulacji płynu, takiej cieczy, która tutaj się przemieszcza w naszym... Ja tu zaznaczam teraz Państwu, ruszam kursorem. Ona tutaj przechodzi, tutaj przez... Tu taka jest perforowana, to jest w tęczówce są takie dziurki, taki durszlak. On czasami ulega zatkaniu, jest problem. Ale jaskra polega na tym, że ta cyrkulacja płynu jest zaburzona. Dochodzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i może ta gałka oczna, to czerwone, co tu Państwo macie, ciało szkliste, uciskać na to żółte. To żółte, co tu Państwo widzicie, to jest siatkówka, czyli miejsce, w którym są receptory wzrokowe i tymi receptorami my przyjmujemy wrażenia wzrokowe. Jeżeli jest silne napięcie tej gałki ocznej, to ona może ulec uszkodzeniu tej siatkówki. Po prostu poprzez zaburzenie dopływu krwi, zaburzenie ukrwienia powoduje, że może dojść do uszkodzenia siatkówki. W przypadku na przykład ostrej jaskry, bo jaskra czasami powoduje bardzo duże naciśnienie w obrębie i zresztą towarzyszy temu ból. Więc w przypadku jaskry zioła również mają znaczenie. I teraz jakie zioła? Proszę Państwa, dowiedziono tego, że liść miożębu japońskiego ma
pozytywne efekty. Zresztą badania polskich badaczy, publikowane w 2008 roku, nawet profesor Gerkowicz, to bodajże z Lublina, pan profesor okulista i zespół jego opublikowali takie badanie pokazujące, że 120 mg ekstraktu z miłorzębu japońskiego hamuje progresję astmy, czyli rozwój astmy. Nie astmy, sorry, tylko jaskry, przepraszam, jaskry, oczywiście jaskry. I proszę Państwa, hamuje się też ten problem związany z tym, że w jaskrze dochodzi do ograniczenia pola widzenia. My widzimy mniej szeroko, widzimy lunet coraz bardziej wąsko, jeżeli oczywiście jaskrze nie leczymy. I tutaj właśnie przykład tego efektu, czyli miłorząb japoński. Ten preparat, który stosowany jest w przypadku wielu, wielu schorzeń, najczęściej miażdżycowych, on ma również zastosowanie w przypadku jaskry. Prawdopodobnie właśnie chodzi o poprawę ukrwienia, działanie antyoksydacyjne, działanie tlenku azotu, czy rozszerzone naczynia krwionośne. To jest efekt działania miłorzębu japońskiego. My w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza używamy w przypadku jaskry miłorzębu razem z kasztanowcem. Dlaczego tak jest? Dlaczego owoc kasztanowca dochodzi do tego, bo działa przeciwobrzękowo. Owoc kasztanowca, proszę Państwa, to nie jest tylko surowiec stosowany w przypadku żylaków, ale także ekstrakt z tego owocu jest stosowany w urazach tkanek miękkich. Jak sobie zrobimy krzywdę, nie wiem, złamiemy sobie nogę, czy prawda, czy rękę, czy jakąś inną część ciała, to kasztanowiec ma swoje znaczenie, powinien być stosowany. Ale także w urazie siatkówki oka, która przecież jest zgniatana przez podwyższone ciśnienie płynu krążącego w gałce ocznej. Więc ma też zastosowanie razem z miłorzębem w przypadku jaskry. Kolejna sprawa, uszkodzenie siatkówki, czyli retinopatia, bo po łacinie siatkówka nazywa się retina. Uszkodzenie siatkówki, czy ta żółta, przypominam, ta żółta tutaj, taka cienka warstewka, dochodzi również do niej, do tego uszkodzenia w przypadku źle leczonej cukrzycy, czyli wysokiego poziomu cukru, nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. I wtedy też zastosowanie mają oczywiście preparaty ziołowe. Po pierwsze, trzeba uregulować wszystkie te schorzenia, czyli leczyć przyczynowo, ale też, że wspierać siatkówkę. No czym wspieramy siatkówkę? Borówką czarną, aksamitką, bo ma sobie ta pierwsza antocyjany, ta druga luteinę za aksantynę i tymi składnikami, o których Państwu już mówiłem, czyli witaminami z grupy B, witaminami antyoksydacyjnymi i minerałami, które wspierają siatkówkę oka. Kolejna sprawa w przypadku uszkodzenia siatkówki, czyli borówka, ale też pamiętajcie Państwo o nasionach kasztanowca z miłorzębem, to co już mówiłem przy jaskrze, to też się stosuje, bo poprawa ukrwienia, bo poprawa zmniejsza obrzęk siatkówki oka. I jeszcze jedna kwestia, czyli czerwone wino. No możemy oczywiście upajać się jego smakiem, ale pamiętajcie, że ma też własności prozdrowotne. Gdy ktoś nie toleruje czerwonego wina, czy w ogóle alkoholu, to wtedy zachęcam do ekstraktu ze skórek winogron, który jest standardowana zawartość resweratrolu. My mamy taki preparat, stosujemy taki preparat, który ma resweratrol i inne składniki skórek winogron. Takie wino w kroplach, można powiedzieć, esencja wina w kroplach i podawane jest podjęzykowo. To jest bardzo ważne, żeby to był produkt podawany podjęzykowo, czyli tak jak pijemy wino, to odzwierciedlajmy to też na ten sam sposób. Nie stosujmy tego pod postacią kapsułek, bo to jest zupełnie inna sytuacja i inny mechanizm, nieco inny mechanizm działania i tak naprawdę to zażywamy wtedy, w organizmie są nie resweratrol sensu stricto, tylko metabolit resweratrolu, który przeszedł przez wątrobę. No ale już nie chcę o tym opowiadać, kiedyś Państwu o tym mówiłem chyba, a będę jeszcze tu nie mówił. Kolejna sprawa, czyli na kasztanowiec, miłorząb, skórki winogron. Kolejna kwestia to zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Plamka żółta to taka struktura, w której ogniskuje się najwięcej naszych tutaj promieni, które przechodzą przez źrenice oka. To tu one się odzwierciedlają na siatkówce, ale taką centralną, najważniejszym miejscem siatkówki jest plamka żółta. I ona ulega uszkodzeniu z wiekiem.
Tą plamką my czytamy barwy, ale niestety ona ulega uszkodzeniu z wiekiem i zwłaszcza dotyczy to osób po 70. Tam teraz się szacuje, że około 30% osób ma już to AMD. To jest jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty u osób starszych. Co wpływa na powstanie tej choroby? No są czynniki zależne od nas, niezależne. Te zależne to tytoń, nadciśnienie, otyłość, jedzący tryb życia, miażdżyca. Te niezależne to płeć żeńska, zwłaszcza u starszych pań, rasa biała, obciążenie genetyczne, błękitny kolor oczu oraz nadwzroczność, czyli dalekowzroczność. Takie osoby mają częściej zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Tu jest test Amslera, który bardzo Państwu zachęcam do tego, żebyście Państwo sobie zrobili. Zatrzymać, już może nie teraz, ale to się nie da zatrzymać. Nie jestem nie do zatrzymania w czasie mojego wystąpienia. Ale jak będziecie Państwo odtwarzać, to zatrzymajcie sobie w tym miejscu i zróbcie ten test Amslera. Polega on na tym, że patrzymy na ten czarny punkt i obserwujemy, czy te wszystkie kratki są równe, czy te linie nie robią takich zawirowań, czy też nie widzimy tego szarego. Ten test sobie zróbcie sami, ale zróbcie ten test mamie, tacie, babci, dziadkowi, wszystkim osobom wokół Was, które są starsze. Bo jak on wyjdzie w ten sposób, to musi ta osoba iść do okulisty, najlepiej na drugi dzień. Bo tu może być moment, że jeszcze się uda uratować, a za dwa tygodnie już się może nie udać uratować. Tak więc test Amslera to jest taki test screeningowy pokazujący, czy mamy zagrożenie AMD, czy go nie mamy. Zatem zachęcam Państwa do tego. Ja jednym z preparatów, który my stosujemy w Centrum Żywolecznictwa, jest dołączony do tego preparatu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć i sprawdzić ten test. Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja pamiętam, miałem takie swoje wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, to było przed pandemią, dość często tam się pojawiałem. No to wtedy, proszę Państwa, miałem kilka przypadków osób, które podeszły po wykładzie, bo ja kazałem im zrobić ten test tym słuchaczom, podeszły do mnie, mówię, pamiętam, że myśmy to widzieli, te krzywe linie. Mówię, no i natychmiast do okulisty. Proszę Państwa, kolejna sprawa. I teraz tak, co w AMD jest skuteczne? W AMD skuteczna jest luteina zaaksantyna. Tu Państwu pokazuję taką tabelę, gdzie są przedstawione zawartości tych substancji w produktach spożywczych. Najwięcej jest w jarmużu, więc sałatka, jeżeli jarmuż można dojść do sałatki, no to bardzo polecam. Szpinaku, w sałacie, w brokułach, w cukinii już trochę mniej, w dyni jeszcze mniej, ale jednak zachęcam, dlatego że dyni można dużo zjeść. Jarmużu, no nie wiem ile, szpinaku też chyba tyle nie można. Co jest ważne w przypadku luteiny zaaksantyny, ale też innych karotenoidów, na przykład wyszła mi z głowy nazwa karotenoidów, zanim się przypomni, który jest likopenu, bardzo ważny. Pamiętajcie Państwo, żeby spożywać je łącznie z produktami, które mają w swoim składzie coś tłustego. Czyli na przykład, nie wiem, jak robi się sałatkę, to żeby tam był oliwa najlepiej. Jak nie oliwa, to chociaż majonez. Jajka, proszę Państwa, to coś, co ma w swoim składzie tłuszcz. Jeżeli macie tłuszcz, to się rozpuści tłuszcz i się wchłonie. Karotenoidy wchłaniają się w obecności tłuszczu. Dlatego proszę pamiętać o tym. A likopenie powiedziałem dlatego, że to jest środek, który jest na przykład soku pomidorowym, ale jak pijecie, zalecacie na przykład swojemu tacie czy dziadkowi sok pomidorowy, to mu każcie tam, tak powiem, zamieszać go z oliwą. Dlaczego mówię o dziadku i o tacie? Dlatego, że likopen jest substancją, która zmniejsza prawdopodobieństwa rozwoju choroby nowotworowej prostaty, raka prostaty. Nie mówię o gruczołaku prostaty, tym takim, którzy mają wszyscy mężczyźni z wiekiem, się to wszystko u wszystkich pojawia prędzej czy później. Natomiast chodzi mi o raka prostaty, czyli choroby groźne, nowotworowe. Wracając do naszej prezentacji, antyoksydanty zmniejszają ryzyko rozwoju AMD. Dowiedziano tego w badaniu,
Arec. Tam są na ten temat różne opinie, natomiast generalnie większość badaczy skłania się ku temu, że jest to badanie, które pokazało, że stosowanie na przykład witaminy C, witaminy E, beta-karotenu, cynku, miedzi powoduje, że te AMD się tak nie rozwija. Dlatego też te wszystkie substancje, które tutaj Państwu pokazuję, znajdują się w tej recepturze, którą my używamy, w tym produkcie o tej recepturze. Żeby to AMD nie. Na dole są rekomendacje, referencje, skąd to wziąłem. Kolejna sprawa. Pokazano w drugim badaniu, że jedzenie ryb, orzechów, zwiększa ochronę środkówki oka, szczególnie plamki żółtej, natomiast jedzenie czerwonego mięsa zwiększa prawdopodobieństwo AMD. Kolejna sprawa, już kończąca moją prezentację, to tu takie trzy podstawowe receptury, które my używamy w przypadku chorób oczu. I ta pierwsza to ta receptura z borówką czarną, jaksamitką, o też oraz innymi substancjami prozdrowotnymi dla oka. Receptura druga to kasztanowiec z miożębem i receptura trzecia to ekstrakt ze skórek winogron, który zawiera w swoim składzie resweratrol. Także ku zdziwieniu mojemu z lat 90. z początku mojej kariery oczy również można leczyć ziołami. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zakupu książek i do zadawania pytań. Ja zaraz tutaj będę szukał, może jakieś już przyszły do mnie pytania, to wtedy odpowiem Państwu. Naprawdę opłaca się mieć wiedzę na temat ziół. Opłaci się to Państwu i opłaci się to również Państwa rodzinie. A teraz, czy są jakieś pytania? Są pytania, więc pozwolę sobie od samej góry te pytania odpowiedzieć. Dobrze, tutaj tylko powitania. Witam. Czy są jakieś pytania? Czy po operacji bezskutecznej, która nie poprawiła wzroku, są jeszcze jakieś zioła, które pomagają, poprawiają widzenie? Mama ma dodatkowe zwyrodnienie plamki żółtej. No proszę Państwa, wszystko tu było powiedziane. Przede wszystkim borówka czarna, proszę Państwa, proszę Pani, bo to Pani pyta. Borówka czarna, ja ta receptura, którą tutaj Państwu pokazałem, to jest dla Pani mamy. No, to jest dla Pani mamy receptura. Mama, czyli osoba już nie pierwszej młodości, bezwzględnie to i pewnie też poprawa poprzez stosowanie ekstraktu ze skórek winogron, a też nie byłoby bez sensu stosowanie receptury numer 2. Natomiast na pewno borówka czarna, kwiat aksamitki, witamina antyoksydacyjna. Idziemy dalej z pytaniami. Tu komplementuje mi jedna Pani. Dziękuję, że Pani mi komplementuje. Czy krople z jaskółczego ziela są skuteczne w krótkowzroczności? Czy borówka czarna jest najskuteczniejsza? Ja nigdy nie stosowałem kropli z jaskółczego ziela w przypadku krótkowzroczności, także nie mam pojęcia. Powiem Pani, że nie słyszałem w ogóle o czymś takim. To jest środek, który działa rozkurczowo na mięśnie gładkie narządu, na układu pokarmowego przede wszystkim i myślę, że tu stąd raczej w tą stronę by trzeba było iść. Oczywiście jaskółcze ziele też używane w różnych innych schorzeniach, ale w przypadku chorób oczu pierwsze słyszę. Nie wiem, być może coś takiego jest, ale ja o tym nie wiem. Czy borówka amerykańska też takie własności? Tak, właśnie, dobre pytanie, proszę Panią. Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Dlatego, że nie powiedziałem tego Państwu, ale istota jest w skórce. Skórka. Skórka borówki jest tą najbardziej prozdrowotną substancją, bo tam są te związki czynne. I w przypadku takiej sytuacji borówka amerykańska jak najbardziej się do tego nadaje. I ona ma też tą wyższość troszkę nad borówką taką leśną, że no nie ma, jest raczej czysta, nie ma tam możliwości zainfekowania jej przez różnego rodzaju zwierzęta. No wiemy, że borówka czarna, taka z lasu, ona się położy. Zachęcam do mycia jednak tych owoców, nie jedzenia ich sauté bez przepłukania,
bo mogą tam być odchody zwierząt, które były czymś zakażone, więc jaja pasożytów mogą być. Takie są przynajmniej informacje. Morówka amerykańska jak najbardziej może być, czy jagoda kamczacka też jak najbardziej. Idziemy dalej. Będziemy się mi to nie chce przewijać. Morówka amerykańska. Znowu pytanie o to samo. Oj, coś tutaj mi uciekło. Dziękuję, że Pan jest i nam pomaga. O, jak mi miło. Dziękuję za komplement. Jeszcze raz dziękuję za komplementy. Córka 7 lat, ma uszkodzoną siatkówkę. Co mogę stosować? Niezbędne suplementy luteina. No, trudno jest powiedzieć, na czym polega to uszkodzenie. Co to jest za sytuacja tutaj w jej przypadku. Bo trzeba by było coś więcej wiedzieć, więc ja nie potrafię Pani powiedzieć, zachęcam do jakiegoś kontaktu bardziej indywidualnego, wtedy będę mógł może coś poradzić, ale nie wiem, na czym polega to uszkodzenie. Oczywiście stosowanie borówki czarnej i proszę Panią, karotenoidów ma znaczenie i można je stosować, tylko pytanie, czy będzie to pomocne. Tu trzeba coś więcej wiedzieć. Czy ten test Amstlera zrobić bez okularów? Noszę okulary. No to nie ma jakby znaczenia, ale możecie Pani zbliżyć do ekranu i ściągnąć okulary. Wtedy Pani przykłada jedną rękę w ten sposób, patrzy Pani jedną, drugą i tak się go robi po prostu. Można być bez okularów. A może być w okularach. Tylko Pani zabrudzi szkiełka wtedy. Czy można patrzeć na czarną kroplę w okularach? Pozdrawiam. Tak, można, ale lepiej bez. Dobrze. I tutaj odpowiedzi pań. Nagranie webinaru będzie dostępne po zakończeniu. Także proszę Państwa, chyba tyle. Tyle chyba z pytań. Nie widzę jakichś nowych, zatem ci, którym się nie udało się, że tak powiem, kolokwialnie załapać na to moje wystąpienie, będą mogli go sobie zobaczyć, później również odtworzyć. Jeżeli będą jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć mailowo, czy też na tych portalach, na przez Messengera. I bardzo dziękuję za uwagę. Pewnie za niedługo będzie następny. Patrzę teraz, którego to mamy. Dzisiaj 15. Nie, może coś się uda na 2 czerwca przygotować dla Państwa. Jeszcze nie wiem, co to będzie za temat, ale będziecie o tym poinformowani. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do miłego zobaczenia. Dbajcie o swoje oczy.